Siemanko, z tej strony MDziak i dzisiaj zagramy sobie w 60 seconds. 60 second. To? Nie patrzcie na to, że tutaj nie ma numerka. Powinno być chyba 15 bodajże. A tak jakby nagrywając Camtasię muszę wyłączać internet, to dlatego. Who knows, who cares, gramy! Apokalipsa! Fatman! Grałem! Z 5, może 6 razy? I ani razu mi się nie udało wygrać, like. Troszkę się ćwiczyłem w tej grze, żeby po prostu ją zrozumieć odrobineczkę. O, shish, dobra. Mary Jane. Zupa, woda, dobra, bierzemy najpierw siekierę. Latarkę mamy blisko. O dziwo. Dobra, biegniemy. Mary Jane nie musimy brać, weźmiemy Timiego. Bryż, broń, broń, bisz! Dobra. Teraz tak, biegniemy po Timiego. Tim jest dość ważną postacią w tej grze. Dość przydatną. Kutkę mogę wziąć przy okazji. Trzeba wziąć walizkę. Dobra. So it begins. Dobra. Tyk, 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 tyk. Biegniemy tu. Bierzemy ją. Bierzemy radio. Dobra, nie, nie ma sensu, nie wrócę się już po węzły. Trudno. Trudno. Nie wzięliśmy poradnika skauta, nie wzięliśmy apteczki. Super! Okej, okay, never mind. Przy okazji to będzie taki odcinek troszkę bardziej pogadankowy, bo tutaj nie ma co bardzo komentować tego, co się dzieje. Więc będę wam bardziej opowiadał, co się dzieje u mnie, dlaczego od tygodnia nie było filmów i tak dalej. Mogło być lepiej, zwłaszcza z wodą. 4 butelki stoją, 3. O, znaleźli coś, słuchaj, miło. Więc pomijając fakt tego, że ponad tydzień nie było odcinka, bo to była kwestia tylko i wyłącznie tego, że mi się nie chciało, szczerze mówiąc. Po prostu mi się szczerze nie chciało. Nie lubię robić rzeczy na... O, nie lubię robić rzeczy na siłę pod względem czegokolwiek, szczerze mówiąc, bo jak robię coś na siłę, to mi to nie wychodzi. Wam się niemiło to ogląda i w ogóle. Tak mi się przynajmniej zdaje, że jak jestem nie w humorze na odcinku, bo mi się nie chce czegoś robić, to że wy po prostu też jakoś to odczuwacie negatywnie. O, zupa. I dlatego nie chcę po prostu tego robić, bo... Po prostu chcę, żeby moje odcinki, moje filmy, jakiekolwiek filmy, materiały, żeby się po prostu miło oglądały. Tyle w temacie. Dlatego nie było ponad tydzień odcinka żadnego. Więc wiecie. Poza tym teraz szkoła się zaczyna, więc odcinki... O nie. Więc teraz szkoła się zaczyna, co raczej nie muszę nikomu tłumaczyć. Zgaduję, że ten odcinek wyjdzie koło 19:20. Więc nie muszę wam raczej tłumaczyć, że się zaczął rok szkolny, bo raczej większość przynajmniej z was było na rozpoczęciu roku szkolnego. Bo wiem, że niektórzy nie poszli, no bo po co, bo mieli plan lekcji i tak dalej. Ja szczerze mówiąc jestem troszkę rozczarowany pod względem tego, że... może nie jestem rozczarowany tyle samą klasą, szkołą czy czymś. Od rana dziwnie się czuliśmy... Nie używajcie lepiej broni. Bo jest fajna szkoła. Szkoła jest naprawdę fajna, mi się podoba, coś tam jest. Jest dużo miejsca i w ogóle. Poszedłem na kierunek, na który chciałem, mechatronika. Ale jest kwestia tego, że wszystko jest nowe. Nowy dojazd, muszę dojeżdżać kolejką pół godziny. Jest kwestia wstawania, jak mam na 8, to jest kwestia tego, że muszę wstawać codziennie koło 6. Co mi nie podpasowuje, bo... Bo po prostu, no, ja nie jestem rannym ptaszkiem. Jak mi się chce, to... Dlaczego ty oszalałaś? Bo dzieci nie ma?
Ach, jak Timmy wróci, powinna się być zdrowa. Na czym to ja skończyłem? Ja nie jestem rannym ptaszkiem, jak chcę to wstaję, okej, okay, ale jak nie chcę to po prostu nie wstaję i śpię nawet do 12. Więc wiecie, a poza tym ten ostatni tydzień też nie było żadnych filmów pod względem tego, że... chciałem trochę odpocząć, może tak. Po prostu nagrywanie filmów zaczęło mi się uprzykrzać. Oj, coś czuję, że będzie drugie podejście. Zaczęło mi się troszkę uprzykrzać, no bo wiecie, wiele materiałów mi się po kolei psuło. Zaczynałem po prostu już się denerwować tym, że naprawdę mam dość tego nagrywania, no bo nagrywam coś... O, Timmy nie wrócił. Nie mam pytań, serio. Wiecie co, chyba zrobimy reseta. Serio. Robimy reseta, nie, to nie ma sensu. Robimy reseta, to nie ma sensu, on już jest chory, ona ześwirowała, Timmy poszedł i nie wrócił, super. Kontynuując, na czym to ja skończyłem? Fuck, gubię temat. No nie wiem, na czym skończyłem, fuck. Fuck my life. Nie wiem, na czym skończyłem. Poważnie. Mówiłem coś o szkole. Chyba o szkole. Nie wiem, pomijając, może mi się przypomni. Aha. Więc no formalnie to, co się dzieje u mnie ostatnio, to naprawdę magia. Bo naprawdę staram się być w miarę, nie wiem, w miarę dobrym youtuberem staram się być i wydaje mi się, że to mi w miarę wychodzi. Ale to już tak jakby do was należy wybór, czy mi to dobrze wychodzi, czy nie. Nie do mnie. To wy możecie to tylko oceniać. To mogę bardzo pobieżnie tylko oceniać. Nie mam co gadać, szczerze mówiąc, zbytnio. Staram się skupić na tym, żeby zebrać jak najwięcej rzeczy. Jest, zdążyłem. Right, zdążyłem. Już myślałem, że nie zdążę. Dlatego też chciałem sobie zrobić wolne. Tydzień, ponad tydzień. Chciałem troszkę jeszcze wakacjami pożyć, bo wiecie, no, to ostatni tydzień i tak dalej. Mam dziwne wrażenie, że nie będę się dogadywać z klasą. Serio. Dobra, teraz jest lepiej. Mapę znaleźliśmy w środku i gaz owadobójczy, świetnie. Mamy dużo zupy, mamy dużo wody, nie mamy tylko apteczki i sporelnika skauta z takich ważniejszych rzeczy. Więc jest naprawdę dobrze. Ej, to ma szansę przejścia dalej. Bardzo fajnie. Teraz godzina. 34, już to, już 10 minut minęło. Ej, to jest też niemożliwe, jak szybko czas leci. Środek owadobójczy. Dobra. Nie będę ryzykować. Obejrzelibyśmy te piękne... No i kuźwa poważnie. Co jest ważniejsze, mapa czy radio? Obie rzeczy są bardzo ważne. Ale... Nie, dobra. Powiedzmy, że uda nam się przeżyć dzięki albo bliźniakom, albo agentom. Powiedzmy, że radio nam się nie przyda. Mamy warcaby zawsze do zajęcia się jakiegoś. Mapa jest jak dla mnie ważniejsza. Dobra. No poważnie, akurat wam się radia zachciało. Akurat teraz. Ale wy jesteście
Jaka ta gra jest okropna! Ona chyba jest tak zbudowana, że w momencie, kiedy nie mam czegoś, akurat tego oni chcą. Ta gra jest okropna. Wy wiecie, że ja miałem czasem taką akcję, że na przykład, totalny przykład, byłem całą rodziną. Całutką rodziną byłem. I wyszło na to, że wszyscy zaczęli śmierdzieć. Nie miałem środka owodobójczego, a maskę wysłałem z Timim. Timiego z maską wysłałem na ekspedycję. Wszyscy mi się pochorowali, a Timmy wrócił następnego dnia. Ta gra jest naprawdę okropna. No i wszyscy są zmęczeni. Dlaczego? Ten dźwięk zawsze nas zaskakuje, może oznaczać wszystko, coś dobrego lub coś złego, koszmarnego. Spróbujcie, jeszcze tego nie miałem, nie wiem. 15.36. Okradli nas? Ej, naboje mamy skądś. Skąd mam naboje? Nie przypominam sobie, żebym grał naboje. Nie, tylko... Walizka. No, walizka bardzo mnie interesuje, czy ona jest głodna, czy chce pić. Proszę! Przestańcie być zmęczeni. Please. Dlaczego? Przestań pukać, bo cię pu... Dobra, nie, to by bardzo... Nie schodzimy na takie tematy, okej? No. Chcą wszystkiego, czego nie mam. Mogliby się, nie wiem. Pragnienie. Wszyscy. Oni mi tu zdechną z nudów. To jest chyba jakiś głupi żart. To jest jakiś chory żart. To jest jakiś chory żart. Serio. To jest naprawdę jakiś chory żart. Ja nie wierzę w to. Ja w to po prostu nie wierzę. Dwa razy pod rząd. Dwa dni pod rząd zachciało im się kuźwa kart. Nie mam siły. Pobiegnij po to. Tylko wróć. Bo nie lęczę za siebie. God damn it, udało mi się przeżyć 49 dni jako rekord. A wiecie dlaczego 49? Bo postanowiłem... Nie wiem dlaczego, jak wysłałem Teda, jak był sam w schronie. Jak wysłałem Teda z walizką i z kłódką, żeby zamknął schron i mógł do niego wrócić, to kurde bandyci go napadli na schron. Ja nie wiem jak działa kłódka. Ktoś mi wyjaśni? Możecie pisać w komentarzach, jak ktoś to ogląda. Naprawdę nie wiem, jak działa kłódka. Miałem kłódkę, myślałem, że bez problemu wrócić z ekspedycji, wszystko fajnie git. Wyszło na to, że nie i przeżyłem tylko 49 dni, jak byłem w stanie przeżyć o wiele więcej. Był zdrowy psychicznie i nie był zaspany. Był w 100% zdrowy. Tylko tyle, że był sam. Już mieliśmy przekroczyć próg, gdy nagle w ciemności błysnęła para zwierzęcych ślepiń. Zostawcie te ślepie. Nie strzelajcie do nich ani nic. No chyba, że was zaatakują. Co? No. Z jakiej dupy on zachorował? Jakim cudem on zachorował? Jakim cudem? Dlaczego? Nie mogę nikogo nawet na ekspedycję wysłać, pomimo tego, że mam maskę. Nic nie mogę zrobić. Mam walizkę, mam maskę, mógłbym kurde... Mogliby mi z ekspedycji przynieść pół świata, ale nie przyniosą. Wszyscy są zmęczeni. Bierz się tą sikierę, wbijcie sobie w nogę. No tak, oczywiście poprzednie sikierę.
Dziś schron, by wpuścić do środka trochę świeżego radioaktywnego powietrza, znaleźliśmy na prawie niewielką walizkę. Nie wiem, ile jest na to procent szans, ale jest szansa, że to nie wybuchnie. A dwa razy, jak miałem tą walizkę, to wybuchło. Zgaduję, że wybuchnie. No jasne, że tak wszyscy mi zareagowali. Dlaczego ja ryzykowałem? Po co ja ryzykowałem? Ted jest głodny, Ted nie pożyje długo bez picia, Ted zachorował, Ted jest ranny. Został ranny. Pragnienie, głód, pragnienie, głód, pragnienie, głód. Pragnienie. Broń do łapy. Nieustraszony 1 na 3. Wiem, że oni wrócą jeszcze dwa razy, a ja na dwa razy nie będę miał tych rzeczy. No tych typa muszę mieć trzy rzeczy. Aktualnie miałem broń i mam jeszcze spray. Który zgaduję, że nic nie podziała, a kłódki nie mam. Nie mam nic! Od 17 dni nie mogę ich wysłać na żadną ekspedycję. Bo się wszyscy zmęczyli tym, że siedzą w schronie. To jest chory żart. To jest chory żart. Przynajmniej szalikowa ma. Chociaż szaliką nam nic nie da. Nie przeżyjemy, żeby nas agenci uratowali. Nie ma mowy. Następnym razem, kurde, wyrzucam mapę. Za wszelką cenę będę zostawiał radio następnym razem. Naprawdę, bo widzę, że to... Żryjcie, pozostawię, I don't care. Tak was nigdzie nie wyślę. No i se biegaj. Nawet nie wracaj. No właśnie, nie wracaj. Mamy kota. Miau. 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 Taki fajny kotek. Nie mam siły do tego. Nie mam. Znowu radio. Nie wiedziałem, że aż tyle zależy od tego radia. Myślałem, że radio to tylko wojsko. Agonia. No super. Ted długo nie pożyje. RIP Ted. Jeszcze nie. Uzdrowiała nam. Dolores może zdąży pójść jeszcze na ekspedycję. No pewnie z niej nie wróci nawet. A Ted umrze w tym czasie. Koniec. Skąd został bez wóz? Zostaliście wypędzeni. Przepędzono was. No to nawet jeśli. Dobra, I don't care.
Trudno. Kolejna próba do zestawu. Kolejna nieudana próba. No cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję, że wam się podoba to, że wracam. Odcinki teraz będą raczej w weekendy. Ewentualnie w tym tygodniu mogę jeszcze coś nagrywać, bo pierwszy tydzień mam taki zapoznawczy z klasą i z nauczycielami, że mam do 12.30 albo 13.40 lekcje. Więc jeszcze ewentualnie w tym tygodniu może, ale od przyszłego tygodnia to już raczej tylko w weekendy będą się pojawiać pojedyncze odcinki. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach i cześć!